O ile dla wielu mieszkańców Suwałk znajomość systemu zagospodarowania odpadów komunalnych nie jest wiedzą porywającą, o tyle dla wszystkich ma ona znaczenie ekonomiczne. Produkujemy coraz więcej odpadów i coraz więcej musimy na nie wydawać. Dlaczego? Należy prześledzić drogę odpadów. Śmieć ląduje w koszu, zawartość kosza w pojemniku, a następnie w samochodzie. I tutaj zaczynają się prawdziwe koszty. Transport kosztuje, 5 pojemników, to są 3 samochody na odpady. Do dwukomorowego samochodu możemy zabrać jednocześnie 2 frakcje. W przedsiębiorstwie gospodarki odpadami hałdy naszych śmieci dzielone są na te, których utylizacja kosztuje, i tak zwane surowce wtórne. Świetnie, jeśli sami je posegregujemy, ale wciąż są tacy, którzy mimo tego, iż deklarują segregację, nie robią tego wcale albo robią źle. Dlatego drugim kosztem jest posegregowanie odpadów. Trzeci koszt to utylizacja odpadów. Produkujemy ich tyle, że musimy je składować albo spalać. W 2014 roku, gdy Rada ustalała obowiązujące do dzisiaj stawki opłat za śmieci, opłata środowiskowa za składowanie odpadów na wysypisku wynosiła 120 zł. W tym roku będzie to już 170 zł, a w następnym roku 270 zł. A ilość produkowanych przez nas odpadów rośnie. W efekcie chudną nasze portfele. Na składowanie lub spalanie gór śmieci wydajemy mnóstwo pieniędzy. Wręcz szastamy forsą. My, nie samorząd. W 2016 roku suwalski system gospodarowania odpadami komunalnymi się bilansował. W 2018 wygenerował już ponad 400 tysięcy złotych straty. Dopiero teraz zaczynają się prawdziwe koszty, dlatego jeżeli Rada nie rozważy możliwości podniesienia opłat za odbiór odpadów, szacujemy, że w tym roku niedobór wyniesie blisko 1 milion złotych, w 2020 roku będzie to jeszcze większa kwota. Odczujemy to w kieszeni, chyba że poważnie zaczniemy traktować segregację odpadów. Albo wszyscy będziemy płacić więcej, albo wybierzemy sposób selekcjonowania odpadów komunalnych i będziemy musieli to sumienie wykonywać na poziomie własnego kosza na śmieci, a tych, którzy tego nie będą robić, niestety będzie trzeba karać finansowo. Nikt jednak nie ma złudzeń. Znaleźć pozorującego segregację w domu jednorodzinnym jest łatwo, ale w bloku trudniej. Dlatego łatwiejsza jest droga solidarnego pokrywania kosztów. Tylko czy my naprawdę chcemy płacić za śmieci sąsiada?